są zdecydowanym faworytem tej grupy. I zawsze dla Polaków mecz z Niemcami to jest coś absolutnie szczególnego. Moim zdaniem Niemcy bardziej będą się obawiać solidnych i wybieganych, walczących Irlandczyków niż Polaków, którzy w ostatnich latach grają słabo, a poza Lewandowskim, Piszczkiem i Błaszczykowskim, którzy indywidualnie mają bardzo dobrą renomę w Bundeslidze, no to reprezentacja Polski w ostatnich latach nigdy nie pokazała, żeby umiała ten potencjał trójki z Dortmundu wykorzystywać. Więc nie sądzę, żeby Niemcy mieli się czego obawiać. Jeśli chodzi o walkę o drugie miejsce w grupie, no to powinniśmy ją stoczyć z Irlandczykami, ze Szkotami. Szanse tutaj oczywiście są. To nie są drużyny, które byłyby poza zasięgiem Polaków, aczkolwiek są to drużyny w ostatnich latach bardziej renomowane, no bo z Irlandią dość niedawno graliśmy i widać było wyraźnie, że jeśli chodzi o schematy wypracowane, jeśli chodzi o serce do walki, jeśli chodzi o taką ogładę, no to ci Irlandczycy raczej Polaków przewyższają. Jeśli chodzi o Szkotów, no to oczywiście trzeba przeciwstawić gigantyczną ambicję, no bo jak wiadomo, Szkoci grają głównie sercem, ale też są silni, wybiegani, z nimi nie da się wygrać lewym palcem i grając byle jak, więc tutaj w tych spotkaniach na pewno trzeba będzie się wznieść na wyżyny polskich możliwości, przynajmniej tak jak sobie je w tej chwili wyobrażamy, żeby móc w tej grupie zawalczyć.